wróciliśmy właśnie z Gubałówki, przeszliśmy sobie grupówkami, kupiliśmy kapcie, które wam oczywiście pokażemy. Mhm. Teraz będziemy się brać do robienia obiadu. Możesz tutaj pokazać zdjęcia. Robimy sobie, przygotowałam w domu polędwiczkę, pokroiłam w kostkę, do tego dwie papryki, jedną dużą marchewkę i miałam kilka ziemniaków, które sobie właśnie teraz obrałam i pokroiłam. Tutaj mam w garnuszku. O, widzicie? To wszystko tutaj wrzucę, podgotujemy, poddusimy i będziemy mieć dzisiaj taki obiadek. A później zobaczymy, może się czas na grupówki przejdziemy, bo teraz nam Lidia śpi. Może wam jeszcze coś pokażemy, zobaczymy. Może się wybierzemy albo do papugarni, albo do domu do góry nogami. Tak, Lena? Tak. Ja bardzo chciałam. Co wybierasz, Lencia? Ja wybieram... Dom do góry nogami czy papugarnia? Dom do góry nogami, zdecydowanie. O, i właśnie mieliśmy jeszcze w planach iść na zjeżdżalnię pod Gubałówką, tak? Tak. Jak się to nazywało? Góralski ślisk. No, także wam pokażemy. Tak? Tak, wam wszystko pokażemy. A teraz Lena idzie do nauki. Nie. Tak. Nie. Nie idę. Wcale to nie jest prawda, więc nie idę się uczyć. Osiem i dziewięć. I co, Lenka, jednak się uczymy? Dziewięć. No. Ale te zadania są takie banalne jak w przedszkolu, nie? No to rób dalej, tu masz... Mama już obiad ugotowała, zobaczymy, czy jest dobry. Bardzo dobry. No próbuj reszty. Hmm? Musisz mieć siłę na dom do góry nogami, żeby się w głowie nie zakręciło. No? A ty, Tomek, co robisz? A, oglądam internet, różne rzeczy. Różne rzeczy. Czyli jemy i idziemy do domu, tak? Tak. I na zjeżdżalnię. I na zjeżdżalnię. Mamy nowego towarzysza na kempingu. Jest to piesek kempingowy, podobno Zara się nazywa. I cały czas przy nas siedzi. Fajny jest. Zara. Chodź. Podobno je wszystko, bo baliśmy się, że jak Lidia ją czymś nakarmi, ale tutaj się dowiedzieliśmy, że piesek je wszystko i jest taki naprawdę przyjazny. I jak do Tomka wszystkie psy oczywiście idą, więc tutaj mu przy nas siedzi już dość trochę. No, polędwiczką na pewno nie pogardzi. Zara! No, ona mnie się tam nie popatrzy, tylko na ciebie. Wszystkie lubią psy. Zara, siad. Dobry piesek, dobry. Masz koleżankę. Już jesteśmy przy domu, do góry nogami. Wszystko wam pokażemy w środku. Idziemy. Chodźcie, pokażę wszystko, jak jest w środku. Chodź, schody jeszcze nie są do góry nogami. O, jaki dom do góry Idź. Nogami. Lena. O. Tak na bok. Na górę jeszcze można iść. Idziemy na górę, czy nie? No. No idź, jak żeśmy weszły. O, sobie normalnie. No idź. A gaśnica jest normalnie. Normalnie, tak to nie jest normalnie. Prysznic. To jest prysznic? Do góry nogami. No. Nie opłynąłem się tak. To saleta. To taki baca śpi do góry nogami, Lena. Baca.
No. A gdzie masz wszystko? No. Można wchodzić? Patrz, pisze, stanąć 3 metry od lustra, chodź. Tak? 3 metry od lustra, żeby stanąć. Chodź, stawaj. Stajemy. No i co? No nie wiem właśnie co. Fajnie? I co było? Wszystko do góry nogami. Nawet łazienka do góry nogami. Dzisiaj nam tatuś robi kolację. No, co tatuś serwujesz? Hot dogi? Tylko nie, jakaś ta bułka nie wycięta. Nie chcę parówka wejść do końca. Oj, to być. I z czym robisz te parówki? Ketchup, musztarda, bo nie wzięliśmy cebulki prażone, ani majonezu, ani jakiś czegoś dodatku. Taki CPN-owy. No, taki orlenowski. Lidia zje sobie samą paróweczkę z bułką, ketchupem. Lidunia! Kek, kek! No, bo Tomek jest zawiedziony, bo miał ochotę na rosół z barana, zawsze jemy właśnie, jemy. Ty w restauracji jesz. Byliśmy zawsze czarny staw. Był tam bardzo dobry rosół z barana. Z kołdunami. Jadłem się tam 2 razy. Dzisiaj poszliśmy, bo tylko pisało sobie zwykły rosół. Pytam się pani, a pani powiedziała, że wycofali, że mało schodzi. Otwórz to. I baranka nie było. No nic, zostało kupić baraninę, no i robić w domu, będziesz robił. Mamy zamiar właśnie tu gdzieś w sklepie, będzie otwarty, kupić jakieś baraninę. Kupowaliśmy, nie? Już my kiedyś kupowaliśmy baraninę i rosół w domu sami żeśmy robili, bardzo dobre. Polecamy. Polecamy. Tylko oczywiście trzeba wodę odlewać, nie? No, wodę trzeba 2 razy pierwszą odlać, bo śmierdzi, a później jest naprawdę palce lizać. Dobra, to kolacja i widzimy się jutro. Witam was w kolejnym dniu. Zaczynamy od śniadanka. Pogoda jest ładna w miarę. I wybieramy się na miasto, tam gdzieś do papugarni. Aha, chyba są 2 papugarnie w ogóle, co żeśmy patrzyli. Są w lękach, tych na zjeżdżalnie przy Kubałówce. Po pamiątki. Takie pamiątki, oscypka. I zobaczymy co dalej, czy pojedziemy do domu chyba, nie? Bo dzisiaj już na pewno ostatni dzień. Podobnie wieczorem do domu. Tutaj mamy sanitariaty. Nie? WC pokażemy. Tutaj są z lewo zmywaki. Wyglądają tak. Jest ciepła woda. Co prawda zawsze myję tutaj w tym ostatnim patrząc. I tutaj jest zimna, jest ciepła, ciepła jest zimna. Mhm. Idąc dalej, co mamy, Lena? Pisze WC. Pralka, toalety, prysznice. Tak to tu wygląda. Tutaj mamy jeszcze. Tutaj mamy pralkę. Pralka. Tu jeszcze są 2 prysznice. Umywaleczki. I tak jak Lena mówiła, tutaj mamy suszarkę. I tutaj mamy toalety. Tak to wygląda. Ogólnie raczej jest dość czysto. Jest oczywiście już wiekowy, tutaj umywalka. Tutaj jest miejsce, gdzie można sobie coś zjeść. Właśnie dzisiaj rano tutaj było dość sporo osób. Bo oczywiście, jeżeli chodzi o namioty, to tu jest super opcja właśnie, że można sobie siąść.
Do tego tutaj są zlewosmywaki. Jak widzicie, są jeszcze jakieś naczynia, garnki, kuchenka, lodóweczka, o, czajnik, jeden, drugi. Tutaj mamy zrzut. Toalet. Toalet. Chemicznych. I tak to tu wygląda. Teraz idziemy do parku garni. Wszystko mam zrobić po karku. Na Krupówkach, tutaj jest obok numer 7. Jesteśmy już w parku garni. Pani powiedziała, że musimy zabrać wszystkie okulary i błyskotki. Poczekaj. Tak, dwie spadły, jeszcze się chyba nie doszło. Tu ja są duże, nie? No i co, Tomek, jakie wrażenia? No mi się to średnio podobało, no tam luźno ogólnie, myślę, tu będzie w klatkę. Ludzie i noska kiwali, bo siadały te papugi im na głowę. Tak, mi się to średnio... Dobrze, że nie poszło, bo bomba zawodów to średnio podobało. I co, fajne czy nie? Masakra. No. Chcesz panie... jeszcze raz iść? Nie. Ja no ty się nie boisz, Lena. Byłem pewien, że będą w klatkach ludzie oglądały. No, chciałam też pojedynczo. Wypuszczą. Działa teraz też wejściadł i tak no, rękami machał, bo żeby zaskoczył. Nie, to nie mój klimat. No ale jak ktoś lubi, nie boi się, to czemu 15 złotych bilet osoba. Obędne czy dorosły, czy dziecko, tak? No to dobra. No. Teraz idę na góralski zjazd. Patrzcie. Tak wygląda bilet. Mhm. Lena na pierwszym torze. Tak, ale... Kot, skoczyli! Już starczy? No fajnie, Lena. Co? Jak? Fajnie. Szybko? No to super. Zadowolona? Tak. Idziemy dalej.